o tym, jak żyło się na ruinach wielkiej cywilizacji ze świadomością, że utraciło się tak wiele. Wtedy zawsze przypominam sobie, że gdy Zachód pogrążył się w ciemności, dzieło podjęli inni. Cywilizacja zawsze była w stanie przetrwać, ponieważ wielkie dokonania filozofii i nauki nie są związane z żadną kulturą czy ludem. One należą do nas wszystkich, a pewnego dnia będą należeć również do ciebie.